kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A w tym odcinku spójrzcie, kolejny kalendarz adwentowy z serii Playmobil, ale tym razem zabieram Was na taką farmę. Zdaje się, że będą tu przepiękne koniki. I wiecie co, ja już przeczytałam, tam można trafić na jednego wyjątkowego konika, takiego jedwabistego, którego można do woli głaskać. To kochani, uwaga, zaczynamy! Spójrzcie, przed nami nasz piękny kalendarz adwentowy. Tak jak Wam mówiłam, wygląda to, jakby to było rzeczywiście na jakiejś farmie, czyli takie wiejskie życie. Zaczynamy! Ja się zabieram do otwierania, zobaczcie jeszcze, o w ogóle z tyłu, albo nie, nie będę Wam pokazywać, słuchajcie, z tyłu, bo nie będziecie mieli już później żadnej niespodzianki. Właśnie zobaczyłam, że tam co nieco jest już pokazane. Tutaj mamy, słuchajcie, zaklejony po boku ten nasz kalendarz, dlatego ja go sobie od razu, zobaczcie, otwieram. Okej, a nie, on jest taki wysuwany, to wiecie co, zrobimy to w ten sposób. O. Dobra, to uwaga, gotowi? Wow, ale super! Popatrzcie kochani, jejku, ja się nie spodziewałam, że ten kalendarz będzie taki wielki. W ogóle myślałam, że on będzie, wiecie co, raczej w poziomie, a tu jest pionowy. Jaki jest kolorowy, zobaczcie! Bardzo mi się podoba. I uwaga, ja już od razu sobie poszukam numeru 1. Słuchajcie, tu jest jedynka, więc od tego okienka zaczynam. Zobaczcie, ja Wam jeszcze jednej rzeczy nie pokazałam, to też było w środku, z tyłu, na tej ostatniej stronie, właściwie za kalendarzem. Zobaczcie, jest to taka makieta, wygląda pięknie, imituje takie naprawdę prawdziwe wiejskie życie. Widzicie, tutaj mamy jeszcze jakieś jeziorko, góry, piękną farmę, czyli tutaj mogę ustawiać wszystkie figurki, które znajdę w środku. To popatrzcie kochani, tak wygląda makieta już po rozstawieniu. Musiałam ją sobie tutaj tylko, wiecie co, zaczepić. O i proszę, mamy miejsce na figurki. No to kochani, jakże mogłoby być inaczej? Zacznijmy sobie od numeru 1. Oho. Dobra, i co my mamy w pierwszym okienku? O, wow, już w pierwszym okienku jest figurka, ale ekstra! To kochani, otwórzmy sobie tą naszą pierwszą figurkę. Powiem Wam, że ten kalendarz w ogóle wygląda przepięknie. O wszystkim tutaj pomyślano. Zobaczcie, mamy naszą dziewczynkę, mamy dla niej jeszcze nakrycie głowy, dobra. Ona chyba będzie tutaj kogoś trenować, ale brakuje nam jeszcze do tego oczywiście konika. No ale jestem przy pierwszym okienku, więc jeszcze wszystko przede mną. Dobra kochani, pierwsze okienko już jest za nami, to ja wędruję dalej do mojego kalendarza adwentowego i słuchajcie, ja już tu sobie znalazłam, o właśnie, numer 2, to wiecie co, ja stąd sobie go też od razu już otworzę, oho, i mamy chyba kogoś, kogo nam brakowało, jest i cudny konik! Kochani, kto by się spodziewał, że już w drugim okienku znajdziecie takiego konika? Super, powiem Wam, że ja jestem nim zachwycona, naprawdę, zobaczcie, o, on jeszcze w ogóle rusza swoją główką i dołączy teraz do mojej farmy, zobaczcie, dziewczynka ma wreszcie kogo trenować. To kochani, numer 1 i 2 za nami, ja szukam trójki i o, jest trójeczka, widzicie jakie wielkie okienko, jejciu, tu będzie chyba coś ekstra. Dobra, uwaga, otwórzmy sobie, jejcia, ile siły tu trzeba użyć, żeby to otworzyć. O, nie myliłam się, rzeczywiście będzie coś dużego, o, aż dwa woreczki z niespodzianką. To popatrzcie, tak wyglądają kolejne elementy, które były w środku, wiecie co? To jest po prostu część zagrody. Okej, ja już tu sobie jedną część przyczepiłam, żeby było mi troszeczkę prościej. A teraz spójrzcie, doczepię sobie jeszcze, oho, tutaj
Następny element, całość teraz jeszcze połączę oczywiście z podstawą, o, w ten sposób, zobaczcie, jak już zaczyna fajnie wyglądać, czyli mamy następną część i do tego dodajemy jeszcze, o właśnie, słuchajcie, tą końcówkę, gotowa. I musimy jeszcze dołączyć, oho, taki zameczek, to będzie taka brama. To moi drodzy, spójrzcie, bramka jest już gotowa, razem, słuchajcie, z zameczkiem możemy go sobie wyjąć, wtedy drzwi się otworzą, właściwie brama, no ale dobra, na razie niech sobie tutaj zostanie tuż przed wejściem na farmę. To teraz czas na numerek 4. I co my tu mamy? Słuchajcie, tu są takie jakieś małe rzeczy, takie drobiazgi. Raczej będzie to chyba karma dla zwierzaków, nie szkodzi. Ja od razu sobie otworzę, słuchajcie, numerek 5. On jest tu, to jest troszeczkę większe okienko. I zobaczmy, co tu będzie. O, zobaczcie, tu mamy też kolejne takie przydatne narzędzia, wszystko, co potrzebne na farmie. Ojejcia, kochani, zobaczcie, tak się prezentują niespodzianki, które były pod numerem 4. Tu są takie jabłuszka, ale tu jest jeszcze krecik. Ja go w ogóle nie rozpoznałam w pierwszej chwili. Popatrzcie, na farmie mamy jeszcze kolejne przydatne rzeczy, czyli wszystkie takie narzędzia, powiedziałabym prawie, że ogrodowe. No kochani, teraz numer 6, czyli zobaczmy, co na nas czeka w Mikołajki. Uwaga! O, konik! O, kochani, ale to jest ten wyjątkowy konik, którego możecie głaskać! Jejku! Rzeczywiście, wiecie co? Tutaj jest taki mięciutki, to jakby całe ciało nie, ale te ciapki już są właśnie takie! Milusie, ekstra konik do głaskania! To moi drodzy, teraz pora na numer 7. Oho, ale on tu jest schowany na samym dole. Wow, zobaczcie. Aha, mamy tu chyba uprząż dla konika. No dobra, czyli to jest numer 7, ale ja tutaj jeszcze widziałam w moim kalendarzu, jest takie małe okienko. Słuchajcie, to jest numer 8, to sobie też od razu otworzę. Okej, i zobaczmy, co my tu mamy pod numerkiem 8. Co się kryje? Oho, moi kochani. Jejku, to są jakieś dodatki chyba. Zobaczcie, tak, dodatki dla naszego konika. Spójrzcie, kochani, uprząż już ubrana, więc konik, słuchajcie, wygląda już znacznie lepiej teraz z tymi dodatkami. I zobaczcie, tu mamy jeszcze miejsca na kolejne dekoracje. Ja tu mam takie zupełnie malutkie. Zaraz Wam pokażę, jak już uzupełnię całość. Teraz widać już, przyczepiłam tu jeszcze serduszka, takie małe kokardki. O, zobaczcie jeszcze po drugiej stronie, jak ładnie się prezentują na grzywie naszego konika. Wygląda, słuchajcie, cudownie, cały ozdobiony. Pozostałych rzeczy, zobaczcie, tutaj jeszcze było takie wiaderko, możemy je sobie otwierać. Tu w ogóle jest naklejka jeszcze taka dołączona, żebyśmy wiedzieli, które dodatki są do jakiego konika. Ja tu sobie przykleję od razu na tym wiaderku i pozostałe dekoracje, no na które już nie ma miejsca, ale to są takie zapasowe, to po prostu schowam sobie w środku. Uwaga, teraz 9. Tutaj mam 9. okienko. O, figurka! Jaka duża! Jejciu! Wow, super! Zobaczcie, tak wygląda figurka już kolejna. To chyba jest mama z tej farmy. Tu była córeczka, a tutaj mam mamę. Tu jest jej kapelusz, zobaczcie, o jak fajnie wygląda, w ogóle ma taką jeszcze, zobaczcie, bluzkę w takie czerwone kwadraciki, oho, oj, coś nie mogę przyczepić, no dobra. Okej, kochani, to teraz zobaczcie, otwieramy 10. okienko. Co tu będzie? Jak myślicie? O, i chyba jakiś taki większy element. Nie mogę go w ogóle wyjąć. Dobra,
Słuchajcie, udało się go wyciągnąć. Ach, tu będą chyba narzędzia po prostu. To ja od razu sobie zajrzę jeszcze do jedenastki. Jedenastka jest tu. To jest takie super wielkie okienko. Wow, tu jest chyba kolejne, ale to są takie kolejne akcesoria właśnie. To chyba siano takie jest. No dobra, to sobie zaraz położymy. No dobra, moi drodzy, to słuchajcie, w jednym okienku miałam o takie siano właśnie. Zobaczcie, tu jeszcze jakaś roślinka chyba sobie jest. Dobra, to sobie tutaj położę z brzegu. A drugą rzeczą, którą znalazłam, był właśnie taki koszyczek, słuchajcie, na akcesoria, żeby wyczesać koniki. Tak to mi przynajmniej wygląda. Tu jeszcze chyba są właśnie jakieś takie szczotki. No, sami zresztą widzicie, więc... O, możemy je sobie przetrzymywać właśnie w takim pudełeczku. No teraz przyszła pora na numer 12. Tu są chyba już takie bardzo małe rzeczy, wiecie. Ojejka. Oj, konik jest, już widzę. Jejciu, słuchajcie, nie mogę go wyjąć. Jest, taki super malutki. Oj, a nie, myślałam, że nie rusza główką, ale rusza. Jaki słodziak, widzicie go? Dobra, to był numer 12. I ja sobie od razu wyjmę numer 13. Numer 13 jest, zobaczcie, tu gdzieś, o, tutaj na dole. No to ja już sobie też to otworzę. Numerek 13. Oj, tutaj dużo elementów, jejka, sporo. A wcale to okienko no takie nie wyglądało. To popatrzcie, naszego małego, takiego młodszego konika tutaj postawię, słuchajcie, bliżej tego większego, żeby nie czuł się taki samotny. Już mamy tutaj trójkę koników, a w kolejnym okienku, słuchajcie, znalazłam jeszcze drzewo. No to muszę je sobie najpierw złożyć. Tu sobie, wiecie co, przyczepię o tą część, okej, okay. Tutaj tą drugą, taką ciemną zieloną. O, i mamy już zrobione piękne drzewo i je doczepiamy tutaj, do tego sianka. Oj, teraz wygląda super, w ogóle takie wielkie się nagle zrobiło. To postawię od razu tu z brzegu. I przyszła pora na numerek 14, tu już są jakieś małe rzeczy będą, zobaczcie, to są bardzo małe okienka. Oj, tu mam same dekoracje, spójrzcie. No to sobie zaraz z nich skorzystam i od razu otworzę numerek. O, właśnie tutaj na dole mamy 15, tu już jest większe okienko. Wow, a tutaj, no tu wreszcie jest wielka niespodzianka. O, jajcia, cała zagroda kryje się pod numerem 15. Uwaga, czas na kolejne okienka, czyli teraz numerek 16 przede mną. O, słuchajcie, tu są dwa takie małe kiciusie, ekstra sprawa. I zobaczmy sobie od razu jeszcze, słuchajcie, tu niżej, o właśnie, tutaj mamy numerek 17. O, tu jest już wielki konik, kolejny do kolekcji. To uwaga, otwieramy dalej, teraz numer 18. Oho, oj, to dla naszego konika dodatki. Zobaczcie, znowu uprząż i ja w takim razie już chyba się domyślam, co będzie pod numerkiem 19. Pewnie tak jak w przypadku poprzedniego konika, będą to jakieś dekoracje. No jasne, zobaczcie, wcale się nie myliłam. Z
zobaczcie, udekorowałam już całą uprząż konika takimi motylkami i kwiatuszkami. Pozostałe, które mi zostały, zobaczcie, sobie schowam tu. Nakleiłam już naklejeczkę, taki piękny w ogóle miętowy kolor jest, żeby to wszystko przechować. A tak wygląda już nasz konik, zobaczcie, w tej nowej, wyjątkowej wersji. Kochani, uwaga, następne okienko, już sobie otwórzmy też, chyba będzie coś małego. O, figurka, tego się nie spodziewałam, że pod 20 okienkiem kryje się figurka, bardzo fajnie. I wiecie co, ja sobie od razu jeszcze otworzę to okienko 21. Oj, tu będzie coś większego chyba, krzesełko jakieś? Nie, to jest taczka. Aha, spójrzcie, tak wygląda figurka, która była w numerze, słuchajcie, 20. To jest taka dziewczynka, trochę mi harcerkę przypomina, tak jest też ubrana. A tutaj obok mam dla niej taczkę, w której może sobie przewieźć, zobaczcie, wszystkie potrzebne rzeczy. Zbliżamy się pomału do końca, został mi już teraz numer 22, to jest też jakieś małe okienko. Och, tu będą, słuchajcie, jakieś zbiory chyba. To ja sobie od razu otworzę, jeszcze tu na dole jest 23. Też widzę, że takie małe okienko, to sobie zaraz wyjmiemy. Co my tu mamy? O, rodzinka jeży! Ojejciu, tego to się wcale nie spodziewałam. Kochani, czy Wy to widzicie? Cały kalendarz dosłownie już praktycznie wieje pustką, wszystko już otworzone, oprócz ostatniego okienka, czyli numeru 24. Jesteście na to gotowi? Myślę, że na to wszyscy najbardziej czekali, czyli największe okienko w całym kalendarzu, numer 24. Co tutaj na nas czeka? Uwaga, uwaga! O, będzie jakaś wielka paczka! O, kochani! Jejciu! No nie do wiary, czy Wy to widzicie? Jaki olbrzymi konik! Oj, moi drodzy, zdaje się, że naprawdę warto było poczekać aż do ostatniego okienka, bo spójrzcie! O, wow! Ale piękny konik! Jejciu, jeszcze taki błyszczący, z takim połyskiem! Jaki cudowny! Zobaczcie, moi drodzy, już cała farma jest w komplecie. Ostatni był ten największy konik, jejciu. Wygląda przecudownie, naprawdę. Ja tu muszę dla niego, wiecie co, zrobić miejsce na tej farmie, a już sama nie wiem, gdzie go, słuchajcie, przestawić, tak żeby tu się wszyscy zmieścili. Może te mniejsze koniki dam do przodu, a ten największy będzie z tyłu. W odcinku to już wszystko. Otworzyłam dla Was cały kalendarz adwentowy z serii właśnie Playmobil. Widzicie, jaki już pusty. Wszystkie okienka otworzone, wszystko mamy sprawdzone. Ułożyłam całą już moją farmę. Powiem Wam, że wygląda cudownie. Koniki są naprawdę wspaniałe, na które możecie tam trafić, a już zwłaszcza ten, którego możecie pogłaskać, jest taki mięciutki. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się zestaw podoba. Koniecznie zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!